Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium Słowa Bożego będzie radosny i wdzięczny. Serdecznie witam. Moje imię Władysław. Razem ze mną w studium Słowa Bożego biorą udział Zbyszek, Krzysztof, Beata, Leszek. Dlatego, że będziemy studiowali Słowo Boże, chcemy zaprosić Boga jako dostojnego gościa, Ducha Świętego, abyśmy Słowo Jego właściwie rozumieli. Chcemy Go o to prosić w modlitwie razem ze Zbyszkiem. Ukochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci za sposobność otwierania Twojego Słowa. Teraz sięgamy do tekstu, który napisał apostoł Paweł. On był Twoim dzieckiem. Spraw, Panie, abyśmy mogli znaleźć tam inspirację, naukę, porady i o obecność Ducha Twojego Świętego, który inspirował wtedy Pawła i działał wśród Tesaloniczan także. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił i był obecny, i abyś tym radosnym duchem i także nas natchnął, otwierając Twoje Słowo. Przez Pana Jezusa zapraszamy Cię i dziękujemy za sposobność otwierania Twojego Słowa. Amen. W jednym z poprzednich studiów prowadzący zadał pytanie na podstawie przestudiowanych tekstów, jak widzimy apostoła Pawła. Dzisiaj możemy to samo pytanie powtórzyć na podstawie przestudiowanych tekstów, szczególnie z listu do Tesaloniczan. Jaki obraz maluje nam się autora listu do Tesaloniczan, co prawda pisanego przede wszystkim pod natchnieniem Ducha Świętego? Jaki obraz? Osobiście czuję się zbudowany i zachęcony. Rozważając, przyglądając się życiu apostoła Pawła. Apostoł Paweł, człowiek, który tak wiele przykrości i cierpienia doświadczył od ludzi, jednocześnie jest człowiekiem radosnym, pełnym pokoju, wdzięcznym Bogu. To jest niesamowicie inspirujące do poszukiwania, skąd u Pawła taka postawa i taki duch. Tak, rzeczywiście, wspaniale. Ja nieraz porównuję czasy, w których żył apostoł Paweł, z XXI wiekiem. Tam był pierwszy wiek, to był czas sekularyzacji, zaświadczenia. Nawet te pogańskie religie, one straciły jakikolwiek sens, gdy stwierdzamy, czy oglądamy pomniki, to tam jest wypisane, odszedł, nie ma go więcej i tak dalej. Tylko chleba i igrzysk. Ludzie tylko tej doczesności pragnęli. To widzimy w religii judaistycznej, to widzimy w religiach tych pogańskich, które były. No i rzeczywiście, skąd u apostoła Pawła w takim trudnym momencie tyle radości i tyle wdzięczności? Jest to, tak jak Krzysztof powiedział, lekcją dla nas w tym XXI wieku. Wiadomo, jaki on jest, że tragiczny był XX, a jeszcze tragiczniejszy będzie XXI. Czy go cały przeżyjemy, to już jest inna rzecz. Skąd tyle radości w tym okresie kryzysu i wszystkiego, co złe? Zbyszek chce coś powiedzieć. Ja bym powiedział, że zwracam uwagę na coś innego. Tak. Na to, co spoglądamy, na co kierujemy nasz wzrok, to wtedy na nas to oddziaływuje. Patrzę tutaj na Pawła, który patrzy, pisząc do Tesaloniczan, na ich postawę, na jacy oni są, jak się rozwijają. Tak pomyślałem sobie teraz, mam w moim ogródku rosną rośliny i jak teraz fasolka mi wychodzi, jak ja się cieszę, że ona wychodzi, to jest drobna rzecz. Ale mógłbym patrzeć na chwasty. Naprawdę. Jak one tu zarastają. Nie, a patrzę, jak ta fasolka rośnie. Na co skierujemy wzrok? I tak sobie pomyślałem, że Paweł, patrząc na Tesaloniczan, popatrzcie, tutaj jest tak,
dziękując za was, patrząc na waszą wiarę, na wasz trud, to za chwilę do tego dojdziemy, ale on dostrzega wzrost. On dostrzega bardzo pozytywne rzeczy w tych ludziach i jak gdyby ich szuka. Ja bym powiedział nawet, że próbuje ich jak gdyby znaleźć, na nich koncentruje swoją uwagę i to go pchnie jakby taką nadzieją i radością. Tak. To, co powiedział Zbyszek, to mnie tak zainspirowało, żeby powiedzieć to, co jedna z autorek napisała, że ktoś szedł przez ogród, piękne róże i narzekała, jaki kolce. A tych róż nie widzisz? I dlatego w tym świecie pełnym kolców i tego wszystkiego, co przed chwilą powiedzieliśmy i co wiemy, no co tam pozytywnego jest? Na co powinniśmy patrzeć? Na co patrzył apostoł Paweł, wspominając wierzących w Tesalonice? Jeszcze gdybym mógł dodać, my musimy pamiętać o tym, że cierpienie to jest bardzo poważny i głęboki temat. I mało kto podejmuje się dyskusji na ten temat, bo to jest w pewnym sensie temat, który jest indywidualny, bardzo intymny. Dotyka pewnych sfer, których my nie przeżywamy, a inni przeżywają. I nie potrafimy zawsze wyjaśnić to w taki sposób zadowalający. Ale myślę, że pomimo tego, że zdarzają się różne przyczyny są cierpienia. Czasami cierpimy z własnej winy i faktycznie możemy wtedy zastanawiać się nad tym, co zrobiłem nie tak, co mógłbym zrobić lepiej. Ale lepiej jest myśleć o tym, co mogę zrobić, myśląc o mojej przyszłości, zamiast cofać się do przeszłości. Natomiast myślę, że najtrudniejszym takim aspektem jest cierpienia, rodzaj cierpienia, kiedy cierpimy, choć nie zawiniliśmy niczemu. Apostoł Paweł chyba doświadczył właśnie tego cierpienia jak Chrystus, niezawinionego, nie z własnej przyczyny, nikomu nic złego nie uczynił, zła nie wyrządził, a mimo to cierpiał, był prześladowany, niezrozumiany. Tragicznie zakończyło się jego życie. I jest to, myślę, dla nas wzór do naśladowania. Przede wszystkim Pan Jezus, ale również Paweł, jako człowiek podobny do nas. Tak. Jest to dla nas wzór do naśladowania, ponieważ on, który cierpiał nie z własnej winy, mógłby powiedzieć, mógłby się użalać nad sobą, mógłby mieć jakieś wyrzuty w stosunku do innych osób, mógłby krytykować innych, mógłby zgorzknieć, prawda, w końcu. Ale on nie. On cieszył się. Radosny był. On dziękował Bogu. On wielbił Boga w tych różnych doświadczeniach. To jest niesamowite świadectwo dla nas. Tak. Z czego on się tak cieszył bardzo według listu do Tesaloniczan? Jest powiedziane, że on za tych wierzących modlił się. Dlatego, że co wspominał u tych wierzących? Tam trzy rzeczy są wymienione. Że wspomina przede wszystkim w pamięci wiarę, ma co? Wiarę, trud wiarę, i wytrwałość. Tak. Wiarę, miłość, on to w tej kolejności wymienia, jak również wytrwałość słusznie w nadziei. Tak jest. Trzy rzeczy. I mówi, za to dziękuję, że takich ludzi spotkałem, że z takimi ludźmi no, mam więź i cieszę się z tego i dziękuję Bogu, że takich ludzi, którzy na podobnych falach pracują, jak apostoł Paweł, a mianowicie, że mają wiarę, że mają miłość, no i że mają wytrwałość w nadziei. Proszę bardzo, Zbyszku. To, co powiedziałeś, Krzysiu, zainspirowało, czy pojawiła mi się taka myśl. Gdy spoglądamy na ludzi, którzy podejmują jakiś trud i wysiłek i gdy spoglądamy na ten sam wysiłek, czy nawet większy, zrobiony na przykład przez osobę, która jest kaleką albo jest jakoś upośledzona, to zobaczcie, czyli dokonuje tego dzieła w o wiele trudniejszych warunkach i kiedy patrzę na ten tekst, widzę jakby oni byli w pewien sposób właśnie tacy otoczeni przez wrogów w bardzo trudnych warunkach i jak gdyby ten trud, który wydawać by się mogło, będzie mniejszy, to jakby Paweł to go bardziej docenia.
bo niektórzy mogliby się zamknąć, schować, przeczekać tę burzę, która jest, a oni mimo tej burzy pokazują, i tutaj mówiąc o tej nadziei, o tej wierze, ja to dostrzegam, że właśnie w tym ucisku dostrzega to piękno tej ich postawy. I porównuje to tak jakby z osobą, która jest właśnie w jakiś sposób pośledzona, ale podejmuje wysiłek i zdobywa coś. Jak bardzo jest wtedy doceniana i umiemy to docenić. I takie dostrzeganie tutaj widzę u Pawła, że Paweł widzi tych ludzi, że naprawdę im nie jest łatwo, bo on zna to od siebie. Tak. I potrafi to zauważyć. A kiedy jesteśmy naprawdę szczęśliwi w życiu? No bo Zbyszek wspomniał słusznie wiarę, nadzieję. A tam coś jeszcze jest trzeciego. I to powinno nas czynić szczęśliwymi w życiu. No jest powiedziane, że nadrzędna miłość, szczególna miłość, to w liście apostoł Paweł później w tym słynnym hymnie miłości w liście do Koryntian w 13 rozdziale powiedział. To, ale z nich największa jest miłość. Jeżeli miłości bym nie miał, no tutaj musielibyśmy cytować cały rozdział, to wszystko nie ma sensu. Ja tutaj jestem w ośrodku szkolnym, mam częstokroć obserwuję młodych ludzi. I nagle jakoś taki chodzi przygnębiony, a w pewnym momencie jakieś inaczej wszystko. Ptaki ładniej śpiewają, kwiaty ładniejsze są. Dlaczego? No bo się zakochał i otrzymał odpowiedź na tą miłość. Obdarzył go ktoś miłością. Wiecie, to jest coś wspaniałego, żyć w takiej atmosferze miłości. Nie ma nic piękniejszego i dlatego jest powiedziane, że w Królestwie Niebieskim no, na zakończenie tego straszliwego, wielkiego boju jest powiedziane, że cały wszechświat niezmąconym pięknie mówi jedną rzecz. Bóg jest miłością. I to apostoł Paweł podkreśla i za to, że to uczucie jest w Tesalonice, dziękuję w modlitwie. To znaczy, ja tutaj widzę, że ten list do Tesaloniczan apostoła Pawła jest przepełniony pozytywnymi komunikatami i tak, pochwałami do adresatów tego listu. I ja osobiście bardzo lubię otrzymywać pozytywne komunikaty, jak również pochwały, bo one mnie motywują do działania, inspirują mnie, że wtedy chcę więcej działać i potrzebuję tego. I tutaj na przykład czytamy, że apostoł Paweł pisze, staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. A my jako chrześcijanie nie możemy powiedzieć, my mamy jeden wzór, Jezusa Chrystusa. A tutaj Paweł napisał, że ludzie stali się wzorem. Tak? My niejednokrotnie jesteśmy bardzo oszczędni w pozytywnych komunikatach, pochwałach, bo wydaje nam się, że odbiorca może wpaść w pychę albo może negatywnie odebrać, ale też pozytywne komunikaty mają bardzo duże znaczenie pozytywne w życiu chrześcijańskim. Jak najbardziej. Leszku, jaka jest twoja reakcja na te słowa? Myślę, że tutaj w przypadku apostoła Pawła to łaska Jezusa Chrystusa i miłość do Zbawiciela była tym motorem napędowym, że apostoł Paweł, kiedy w drodze do Damaszku spotkał Jezusa Chrystusa, jego życie radykalnie się zmieniło. Poświęcił się służbie dla Ewangelii i służbie dla Zbawiciela. To był jego motorem napędowym. On mógł wszędzie iść. Nie bał się śmierci, nie bał się niczego. Bo wiedział, że Chrystus jest z nim i jest prowadzony Duchem Świętym. I to właśnie miłość, kiedy kogoś kochamy, byśmy oddali za niego życie. I była tym motorem napędowym, aby iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak. Jest tu powiedziane, znaczy podkreślaliśmy, że nawet pewni ludzie mogą być dla nas wzorem. Takim wzorem cały czas podkreślamy jest apostoł Paweł. Byli wierzący w Tesalonice. Ale jednak jest powiedziane, że tym głównym osobą do naśladowania jest Chrystus. Apostoł Paweł tak pięknie mówi. Czy Chrystus jest rozdzielony? Czy to Paweł za was umarł? Tak. Czy zostaliście w imię Pawła ochrzczeni? Że wszystko to koncentruje się na kim i dlaczego? Ale no, powiem tak, kiedy patrzę na ten tekst, Paweł tutaj nie dokonuje takiego uwielbienia Pana Jezusa za to, co dokonał, ale tak patrzę, koncentruje się na to, co powiedziałaś, Beatko, na tym, jak oni... Roślina potrzebuje podlewania.
człowiek potrzebuje, ja nie powiem, że doceniania, ale w pewnym momencie, że ten trud, że ten wysiłek jest przez kogoś zauważalny. Te słowa, które mówi tutaj dzieło wiary, na trud miłości, na wytrwałą nadzieję w Panu, że on dostrzega to ich trud, ich wysiłek, mimo przeszkód. Ja mówię, to tak jakbym powiedział, jak ja idę ścieżką, drogą równą, to mogę nie chwalić kogoś, ale jak na przykład idzie ktoś i zdobywa jakiś szczyt i tam się, mimo że nie musi, ale to robi dlatego, że ma ten cel, a ten celem jest przez wiarę, że oni mieli pewne cele wyznaczone i do tych celów dążyli. Kierowali się miłością, ale też wytrwałością w tym, co robili. Wierzyli, że to przyniesie dobre i Paweł to dostrzega w ich działaniu i jak gdyby promuje, mówi, słuchajcie, to jest piękna rzecz. To tak jakbyśmy widzieli, komuś pomagamy i cokolwiek ktoś dobry coś czyni. No to co mówimy? Nie, nie będziemy mówili, bo urośnie fajnie. Nie, dziękujemy, że zauważyłeś, że pomagasz. Że wyciągnęłaś rękę do tej osoby, że jesteś wytrwała, że nie rezygnujesz, że mimo, że ktoś tam... Jakby takie czyny tutaj Paweł jakby podkreśla i promuje w chrześcijańskim życiu. Tak. Za co jeszcze, albo z czego Paweł jeszcze się cieszy według 4 wiersza 1 rozdziału listu do Tesaloniczan? Z czego się cieszy? Może Beatko, przeczytasz ten wiersz. Że bracia zostali wybrani przez Boga. Tak. Wybrani do służby, do danego zadania. Tak, że zostali wybrani. Tak. A dlaczego tak szczególnie się cieszę, że oni zostali wybrani? Czy oni zasłużyli na to, zasługi jakieś mieli, zanim zostali wybrani? Co na ten temat możemy powiedzieć, Leszku? W liście do Efezjan jest pięknie napisane przez apostoła Pawła, że Bóg wybrał was już przed założeniem świata. A więc Bóg na początku, na koniec. I to właśnie Bóg powołał ludzi przez swoją miłość do nich i przez łaskę. I właśnie to jest cudowne. Praktycznie każdy człowiek, Bóg oferuje każdemu człowiekowi zbawienie. Ale czy my odpowiemy na głos Ewangelii Bożej, na głos Chrystusa, a wtedy Duch Święty będzie nas prowadził pod krzyż Golgoty. I właśnie to miłość jest tym właśnie sednem Ewangelii. Tak, kwestia wybrania jest tutaj podkreślona. Apostoł Paweł cieszy się z tego, że jego bracia zostali wybrani przez Boga. Ale czy to wybrani oznacza, że Pan Bóg segreguje ludzi, którzy mają być wybrani, którzy mają być niewybrani? Oczywiście, że nie. I ten sam apostoł Paweł w liście do Tymoteusza o tym również pisze i wyjaśnia to. I pisze tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. I teraz 4 wiersz. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak. Prosta rzecz. W czym leży to sedno, że możemy mówić o tym, że wszyscy ludzie zostali wybrani? Chrystus... Na jakiej podstawie to możemy powiedzieć? Zbyszku. Ewangelia Jana 3,16. No. Ofiara na krzyżu była złożona za każdego człowieka. Nie było kogoś, który Pan Bóg powiedział, nie, ale ja to robię tylko dla tych. Nie, Pan Jezus umierał za grzech świata, umierając za grzech świata, umierał za każdego człowieka. Tak, ale czy w tym wszystkim, co Chrystus dla nas uczynił, my mamy też jakąś rolę, nie w zbawieniu, ale w tym, że Bóg nas przeznaczył do zbawienia. Co my z tym darem mamy uczynić? No to tak jak z każdym darem. Tak. Mamy do wyboru. Mamy przed sobą dar. Możemy go przyjąć albo go nie przyjąć. I choć to jest tak dziecinnie proste faktycznie, tak, to tak jest. Pan Bóg nie może nas zmusić do przyjęcia zbawienia. On nam zagwarantował, przygotował drogę, odkupił nas i teraz mówi do nas, dokonaj wyboru. Tak. Czy przyjmujesz moją ofertę? Tak. Wybór należy do nas. Natomiast jest dla każdego dostępny, dla każdego człowieka. Tak. Słyszałem takie piękne
słowa, że Bóg w Chrystusie Jezusie przygotował dla każdego człowieka, jaki jest bank, i w banku są dla każdego człowieka przygotowane konta. Tylko człowiek może przyjść do banku i stać się bogatym człowiekiem, milionerem, a jeśli nie przyjdzie, to nie stanie się milionerem, stanie się biednym człowiekiem. A więc Bóg dał nam największy skarb, dał nam Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, każdy, kto przyjmie Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony, miał życie wieczne. A więc możemy przyjąć Chrystusa i być zbawieni, a może możemy odrzucić Chrystusa i być biedni duchowo i nie osiągnąć żywota wiecznego. Chciałbym spojrzeć na ten tekst jeszcze troszkę inaczej, bo pomyślałem sobie o wybraniu nie dlatego, że Pan Bóg nas wybrał, ale dlatego, że Pan wybrał nas do konkretnego dzieła. Wybór polegający, wybrałem was, bo wiem, że wy dacie sobie radę w tym, że do tego trudnego dzieła, to jest też wybór. Niekiedy. Też polega na tym, że Pan Bóg wybiera tę, a nie inną osobę, żeby przeszła tą drogą, a nie inną. Jest to Boży objaw miłości i Jego zaufania do nas, że przejdziemy dzięki Jego łasce i wytrwałości przez tą drogę. Nieraz my traktujemy wybór jako taki ogólny do zbawienia, ale niekiedy, czy czasem Pan Bóg wybierając nas, nie chce powiedzieć, ja was wybrałem, bo mam dla was dzieło do pewnego wykonania, które... Czy to będzie tak. Dzieło cierpienia, czy to będzie niesienia Ewangelii, to cokolwiek. Ale wybór może być nie po to, żeby tylko uzyskać, ale przede wszystkim po to, żeby przez was mógłbym coś dokonać. Dlatego was wybrałem, bo jesteście szczególni, bo wiem, że dacie sobie radę i że ze mną przejdziecie przez tą drogę. I w ten sposób spojrzenie na wybór. Zgoda. A ja tak zastanawiam się, skąd my mamy pewność, że Bóg nas wybrał? Skąd możemy być pewni, że Bóg nas wybrał? Tak. No bo możemy sobie to wmówić, prawda? Tak jak wiele rzeczy my czy ludzie wmawiamy sobie. Po prostu skąd możemy mieć tą pewność faktycznie? Skąd potwierdzenie, że Bóg nas wybrał, że jesteśmy w Bożych rękach, że Bóg nas prowadzi? No to jest pytanie. Możemy na ten temat porozmawiać. Jest tekst w liście do Rzymian. Bardzo lubię ten tekst czytać. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus dla nas umarł. Bóg daje dowód swojej miłości, dał swojego Syna za każdego człowieka. I przez ofiarę krzyża Golgotę mamy dostęp do tej cudownej łaski, do zbawienia życia wiecznego. To jest dowód Bożej miłości, Bożej ofiary w Synu swoim. Tak, tylko podkreślaliśmy, to jest dobra myśl. A w podkreślaliśmy. Praktyce, tak. Ale w praktyce, tak. Ale w praktyce, działanie. Oczywiście. Ale... praktycznie, no... Bóg nam to zaoferował, Bóg nam to wszystko dał i mówiliśmy, że Bóg nas w ten sposób wybrał. Jaki mamy dowód oczywiście, jak możemy być przekonani, że dokonaliśmy tego właściwego wyboru, wybraliśmy zbawienie. Beatka. Też taką wskazówką, do czego nas Bóg wybrał, powołał, są dary duchowe, jakie mamy od Boga. One nam wskazują, co jest dla nas. Do czego nas Pan Bóg powołuje i gdzie nas chce użyć. Tak, dlatego też, Zbyszku, dlatego tą jedną myśl tylko podkreślę, że dotarliście, przyjęliście nie tylko w słowie, ale w czynie. I to jest to, co Beatka podkreśliła. Zbyszku. A ja jeszcze... Tak, może to będzie nie przeciwko Leszkowi, ale w pewien sposób to, co powiedziałeś, Leszku, i to będzie jakaś odpowiedź na Krzysztofa pytanie. Bóg daje nam swoją miłość, ale to jest początek, ja to określam jako początek nawiązania więzi, chodzenia z Panem Bogiem. Bo Pan Bóg mówi, ja ciebie kocham. I ja mówię, inaczej, jeżeli tego nie wprowadzę w czyn, to nie sprawdzę. Więc rozpoczynamy próbowanie, jak dzieciaki, jak małe niemowlaki, ale im dorastamy, tym bardziej dostrzegamy. Ja, to wystarczy teraz spojrzeć na nasze własne życie. Czy podejmowaliśmy się ten trud, czy rezygnowaliśmy, czy wzrastaliśmy, czy też nie. Ale zobaczymy, że nie jesteśmy sami, że w wielu momentach naszego życia pojawiają się rzeczy, które świadczą, że ktoś nam towarzyszy, że ktoś nam w jakiś szczególny sposób może pomaga, wyciąga. I wtedy stawiamy pytanie, Boże, to jest ten dowód, który udowadnia, ta Twoje słowa, że mnie miłujesz, nie są pustym słowem, ale konkretną Twoją obecnością w moim życiu. Tak, Leszek. Chociaż nie raz ja No, proszę bardzo. Odnośnie tego, chciałbym powiedzieć na swoim przykładzie, ale nie tylko w moim życiu.
ileś tam lat temu upłynęło, kiedy przyjąłem Ewangelię, przyjąłem Chrystusa, moje życie przed moim nawróceniem było inne życie, kiedy żyłem bez Boga. A więc alkohol, papierosy, inne rzeczy, jeszcze używki, inna natura całkowicie. Człowiek był, jak mówi Biblia, że był przeciwny Ewangelii. Ale widzimy, łaska Chrystusa i miłość zmienia człowieka. To Duch Święty zmienia człowieka, że inaczej myślimy, inaczej rozumujemy, inaczej się w życiu zachowujemy. A więc wydajemy owoce Ducha Świętego. Widzimy, może, czasami możemy nie dostrzegać, ale inni ludzie widzą w nas przemiany, jaką Bóg dokonuje przez swego Ducha Świętego i miłość Jezusa Chrystusa. A więc praktycznie w naszym życiu. Tak, dlatego w tym wierszu piątym, listu do pierwszy rozdział, piąty wiersz, jest powiedziane, że przyjęli nie tylko w słowie, ale przyjęli również w czynie, w Duchu Świętym. I tu było podkreślane owoce Ducha Świętego. Jakie są owoce ciemności przed przyjęciem Ewangelii? Przed przyjęciem mocy Ducha Świętego, a później jest powiedziane, jakie są, kiedy przyjmujemy. Możemy takie proste pytanie, czy prosty przykład podać. Skąd ja wiem, że dane drzewo czy krzew jest szlachetny, uszlachetniony? Ta szlachetność została wprowadzona, a ja nie widzę tej szlachetności. Kiedy ja ją zobaczę? Gdy będzie soczysty, piękny na wejrzeniu owoc. No oczywiście. Tak jest. Szlachetność danego drzewa dopiero ujawnia się, kiedy to drzewo zaczyna przynosić owoce. Ta szlachetność przez Ducha Świętego ujawnia się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy przynosić owoce Ducha Świętego. Proszę bardzo. Tak, apostoł Paweł, ta radość i wdzięczność, którą wyrażał, ona wynikała z tego, że widział, że jego praca została pobłogosławiona przez Boga. Owocem jego pracy było to, że wierni w Tesalonice się nawrócili, prawda? Pozostali wierni Bogu. I on pisze, że zwiastowana wam Ewangelia doszła nie tylko w słowie, prawda? Bo słowo, czym jest słowo dzisiaj? Od po prostu może to być słowo przez duże S, które wywiera wpływ na życie, zmienia życie człowieka. Człowiek żyje według tego słowa i można to obserwować, ale może to być słowo takie przez małe S, jak wiele słów. Po prostu jesteśmy dzisiaj w potoku słów, w morzu, w oceanie słów, prawda? W zalewie słów. Cały czas docierają do nas jakieś słowa, jakieś wiadomości, informacje. Bez znaczenia to wszystko. Jest jeden wielki szum tak naprawdę dla nas. Apostoł Paweł cieszy się dlatego, że to, że oni przyjęli słowo, objawiło się w mocy i w duchu. A na czym to polegało tak naprawdę? On to wyjaśnia dalej. Że wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. W czym stali się naśladowcami? Przyjęli słowo w wielkim uciśnieniu. Tak jak nasz Pan głosił słowo i był uciskany, tak apostoł Paweł głosił słowo i był uciskany, i Tesaloniczanie również przyjęli słowo. I apostoł Paweł widział, że ten scenariusz w ich życiu również się powtarza, który u jego Pana był, u niego w życiu. I później mówi tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii. Poprzez to, że oni w uciśnieniu, w prześladowaniu trwali przy Panu, głosili jego słowo, wzrastali w miłości. Bo tutaj w lekcji jest jeszcze bardzo ciekawe są zdania, takie myśli, że cierpienie może człowieka rozgoryczyć albo uczynić lepszym. Do nas należy wybór, co uczyni z nami cierpienie. Czy rozgoryczymy się i będziemy, nie wiem, mieli żal do wszystkich wokół i będziemy ciągle, prawda, o tym mówić i ciągle o tym pisać i żyć tym? I tak naprawdę, co z nami robi to cierpienie? Albo może cierpienie uczynić nas lepszym? W przypadku Pawła i jego naśladowców, jego pozyskanych wiernych, jest napisane, że uczyniło ich lepszymi. Oni przyjęli to cierpienie, w uciśnieniu przyjęli słowo. Tak. I wzrastali w tym wszystkim. To jest tak, jak ktoś powiedział, że cierpienia, doświadczenia, to w tym momencie jesteśmy jakby na płocie. I albo mamy możliwość zeskoczyć na tą pozytywną stronę, a możemy
zeskoczyć czy zejść na tą bardzo negatywną, jeszcze bardziej się zaciąć, tak jak w objawieniu jest powiedziane, gdy plagi przyszły, to jeszcze bardziej bluźnili. To były pewne doświadczenia, które nimi nie wstrząsnęły, ale jest powiedziane, że ty wierzący w Tesalonice, że te cierpienia coś pozytywnego w ich życiu uczyniły. Myśmy wiele wspominali, to chciałbym, abyśmy to przeczytali. Te owoce, jakie są, żebyśmy praktycznie widzieli, jakie to powinny te owoce, jeżeli przyjmujemy Ewangelię nie tylko w słowie, ale w czynie przez Ducha Świętego. W liście do Galacjan, 5 rozdział, czytajmy od 19 wiersza. Kto przeczyta? 5 rozdział, od 19 wiersza aż do 23. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Tak. Można zadać pytanie, sobie zadajemy pytanie, czy też nasi słuchacze mogą myśleć o tym, czy w moim, czy w naszym życiu te owoce Ducha Świętego, te pozytywne owoce Ducha Świętego się pojawiają. Czy one są w naszym życiu, mimo różnych słabości, bo też jesteśmy ludźmi, ale czy te owoce pojawiają się? Jeżeli się pojawiają, to znaczy Ewangelię przyjęliśmy nie tylko w słowie, ale przyjęliśmy w czynie, w Duchu Świętym. Zbyszku. Oglądałem niedawno film o kobiecie, która znalazła się w niezasłużony sposób w obozie. To są dramatyczne czasy w Rosji, w Związku Radzieckim jeszcze. Ale to jest autobiografia, bo to jest znana osoba. W historii o niej się nawet wspomina. Ale do czego nawiązuje? W momencie, kiedy znalazła się w obozie, kiedy była otoczona różnymi kobietami, tam były postawy różne przedstawione, że niekiedy cierpienie może całkowicie załamać, a z drugiej strony może wyszlachetnić. I tam w wierszach, które wtedy pisała, jest tak dużo ciepła, że kiedy wyjeżdżała, pisała wiersze, które były jak deszcz na suchą ziemię albo jak słońce, które wyłania się. I kiedy myślę o tym fragmencie, który ja tutaj w tym fragmencie, dlaczego do niego nawiązuję. Pamiętacie, co mówiliśmy o tym, że Paweł musiał uciekać dlatego, że spotkał się z bardzo zdecydowaną, gwałtowną opozycją w stosunku do jego działalności. Teraz pytanie było następujące. No to tak, tylko Pawła ścigali, a zostawili tych, którzy przyjęli prawdę. Wszystko wskazuje, że ta niechęć, ta złość, to takie szczucie, podważanie byli cały czas jak gdyby atakowani. Ale mimo wszystko, zamiast poddać się, to co Krzysiu mówiłeś, takiemu zgorzknieniu, bo wręcz tam taka była grupa, weszła jakby takich więźniarek, które były kryminalistkami. I one wprowadziły w ten obóz, do tego miejsca, gdzie one przebywały, bardzo dużo wulgarności. Takiego właśnie, to co mówię, takiej złości, wyrzucania, nienawiści do drugiego człowieka. I można by powiedzieć, że można by było tak, schować się i szukać ucieczki, albo w tym momencie szukać jakiegoś stanięcia w obronie, ale nie w sposób czynny, bo wiedziała, że nie może, ale właśnie w inny zupełnie sposób. I myślę, że tutaj taki przykład tutaj znajdujemy, że prawdopodobnie Tesaloniczanie przyjęli właśnie taką postawę spokojnej, ale wytrwałej miłości i nie poddawaniu się zniechęceniu. I to Paweł jakby podkreśla, mówiąc o tej właśnie miłości, ja już nie mówię o darach Ducha Świętego, ale jak gdyby to później wychodziło, gdy jeden drugiego wspierał. Gdy się spotykali, gdy było im bardzo trudno, to dzielili się i dawali, że ten czas się skończy, że ten czas przeminie, że Chrystus przyjdzie, czy różne, dawali sobie wsparcie. I jakby Paweł, kiedy o tym słyszał, to bije z tego tekstu. Dla mnie.
że oni po prostu jedni byli jakby podporą, jeden drugiego wspierał. I to jest właśnie to piękne, co dawał Chrystus, mówiąc skąd brali tą siłę. I tu mamy piękne teksty ze Słowa Bożego, też w tym studium z Księgi Jozuego, z Apokalipsy i tak dalej jest powiedziane. Jak długo będziecie tak chodzić, kuleć na jedną i na drugą stronę? Jeżeli Pan, to idźcie za Nim. A jeżeli Baal albo inny system, to idźcie za Nim. Ja i dom mój będziemy służyli. Ja wam radzę, wybierzcie to. Ale jak ktoś, tośmy wiele razy już podkreślali, wybiera tą drugą stronę. Bóg nic nie może uczynić poza tym, że apeluje. Może nieraz syła doświadczenia, które czasem wstrząsną jakimś człowiekiem, że zaczyna myśleć. Dokąd ja idę, że jedyna nadzieja jest w Bogu, w Chrystusie, w Jego zbawieniu. Tak, mówią, że tak naprawdę cierpienie, doświadczenie jest próbą charakteru. Mhm. Niedawno słyszałem, to też dzięki Nadzieja TV możemy sobie odświeżyć kazanie pastora Zdzisława Plesa. Tam padły takie ciekawe myśli. Czy znasz siebie samego? I inna myśl była: znamy siebie tylko na tyle, na ile doświadczyło nas życie. Nikomu nie życzę cierpienia, bo cierpienie jest czymś bardzo przykrym, tragicznym często. Ale wydaje się, że każdy, który żyje na tej ziemi, nie może uniknąć cierpienia. Prędzej czy później przychodzi, takie czy inne. Każdy ma swoją skalę, poziom wytrzymałości. Biblia mówi, że Bóg nigdy nie dopuści więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. Ale fakt jest taki, że cierpienie jest próbą charakteru. Dzięki temu jedyna korzyść z cierpienia, bo zawsze dobrze jest doszukiwać się pozytywnych stron w tych doświadczeniach, które na nas przychodzą. A więc ja w cierpieniu widzę taką korzyść, że mogę zajrzeć głębiej do swojego serca i zobaczyć, co tam jest. Czasami ktoś powie mi coś przykrego, czasami ktoś zrobi mnie, dotknie mnie czymś przykrym. I wtedy to, co czuję w sercu, to jest to, co mogę dowiedzieć się o sobie. Co czuję wtedy w sercu? Czy pokój? Czy czuję niechęć? Czy czuję miłość? Czy potrafię dalej z kimś dobre relacje utrzymywać? Czy mogę starać się o to? To jest bardzo ciekawa i dobra rzecz. W lekcji jeszcze takie dwie ciekawe są myśli, które ja sobie wypisałem. Radosne znoszenie cierpienia. Tak. Wow. Mhm. To jest paradoks jakiś. Co to znaczy? Radosne znoszenie cierpienia. Jak można radośnie cierpienie znosić? Kiedy chce się płakać, kiedy nie ma siły, kiedy człowiek nie chce widzieć ludzi, a nie ma siły się modlić. Prawda? Radosne znoszenie cierpienia. I jeszcze jedna myśl. Nadprzyrodzona radość w cierpieniu. To jest chyba sedno sprawy. Nadprzyrodzona radość. To nic nie pochodzi z nas. My nie jesteśmy w stanie niczego wyprodukować pozytywnego. To musi być nadprzyrodzona radość w cierpieniu. Kiedy cierpisz, nie masz ochoty na nic. I często na nikogo nie masz ochoty. Nie z nikim rozmawiać, zamknąłbyś się, nie chcesz widzieć ludzi. Ale jeżeli cierpisz razem z Chrystusem, tak jak apostoł Paweł i wierni, o których czytamy, to wtedy ta nadprzyrodzona radość jest w naszych sercach. I tak jak Paweł, potrafimy, chociaż ubiczowany, ubity, umęczony niesłusznie, niesprawiedliwie, to jednak przychodzi do Boga w modlitwie, w uwielbieniu, śpiewa pieśni. Tak. To jest niesamowite. I dlatego jest powiedziane, żebyśmy, apostoł Paweł apeluje, czy Słowo Boże apeluje, abyśmy stali się naśladowcami Pana, ale również takiego Pawła, który tak wiernie odbijał ten charakter, tak jak to w pieśni śpiewamy. Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni. Pytanie, czy piękność Jezusa się we mnie lśni? Wiecie, tak dobrze jest czasem stanąć przed lustrem i popatrzeć nie na kogoś, tylko w lustrze to patrzymy na siebie. Słuchaj, jaki ty jesteś? Czy potrafisz w tych cierpieniach, co było podkreślone, cieszyć się? Czy ludzie ci krzywdę wyrządzili? Czy ich naprawdę miłujesz? I czy jesteś tak szczerze gotowy ich przywitać i coś dobrego dla nich czynić?
To jest ten wielki test, przed którym stoimy. I dobrze jest czasem przed lustrem stanąć i popatrzeć na siebie, jaki ja jestem oczywiście. I te teksty mówią pięknie, że wy staliście się naśladowcami naszymi i naśladowcami Pana. Tu jest takie pytanie do rozmyślań. Jakiego rodzaju wzorem jesteś z Boże? Tak praktycznie. Mówiliśmy na początku, że nasze studium jest Boże w Podkowie Leśnej. Jakiego rodzaju wzorem jestem w zborze w Podkowie Leśnej? Tak jest. Jakiego rodzaju? Ja zawsze podkreślam tę myśl. Nieważne jaka sytuacja, gdziekolwiek, w tym zborze, w każdym innym i tak dalej. Ja zawsze stawiam sobie pytanie, a co ty robisz, żeby było inaczej? I dlatego to pytanie, z tym pytaniem możemy też i pozostawać. Nasza lekcja jeszcze, znaczy Słowo Boże nam jeszcze mówi o dalszym dowodzie wiary. Jeżeli znaleźliśmy ten skarb, to dalszym dowodem wiary co będzie? Według tych wierszy. Co Tesaloniczanie czynili? Co Paweł przede wszystkim czynił? No to jest podkreślone. Bo oni opowiadają o nas, jakiego doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu, prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Że przede wszystkim wierzący, jak to wszystko poznają, to co będą z tymi skarbami, które poznali, które otrzymali, za darmo otrzymali? Co będą czynić? Leszku. Ja myślę, że chciałem na koniec powiedzieć, że to miłość Boga do ludzi, łaska Chrystusa i Ewangelia jest ratunkiem dla ginącego świata. I tylko w Jezusie Chrystusie jest nadzieja dla każdego człowieka i dla nas też. Tak, w związku z tym, że ta nadzieja jest jedynie w Jezusie Chrystusie, dzielimy się tym to co mamy z tą nadzieją czynić? Dzielimy się tym z innymi. Tak jest, że mamy iść opowiadać. Że mamy, jak znajdziemy skarb, to mamy teraz i tego skarbu wystarczy dla wszystkich. To mamy iść i z radością mówić. Nieraz taki przykład podaję, jeżeli ktoś choruje i ktoś znajdzie jakieś naturalne lekarstwo, no to biegnie z tym lekarstwem. Człowieku, nie musisz umierać, jest lekarstwo, no możesz jeszcze 5-10 lat żyć dłużej. Tylko, że i tak umrzesz. A jeżeli my znajdziemy lekarstwo, które przedłuży życie i na jak długo? Na całą wieczność. Na całą wieczność i to w szczęściu, w radości, pokoju. Czy z takim samym entuzjazmem, z tym lekarstwem, którym jest Jezus Chrystus, czy z tym lekarstwem biegniemy do ludzi, wychwalamy Boga za ten dar i czy też chętnie dzielimy się z tym darem. Czyli z radością i z radością. Wdzięcznością. Tak jest, tak. To jest, jednego misjologa zapytano, co to jest ewangelizacja? A co on odpowiedział? Wtedy, kiedy jeden żebrak drugiemu żebrakowi mówi, gdzie jest chleb. Jeszcze jakieś myśli w zakończeniu, jeżeli mamy. A najważniejsze, że tego chleba nigdy nie zabraknie. Tak. Pamiętacie to wydarzenie, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby? Tak. Było tego tylko troszkę. Wydawałoby się, no Panie, cóż to tam, to nawet my nie najemy się tym, co mamy tutaj. A Ty jeszcze chciałbyś, żebyśmy nakarmili innych. A Pan Jezus pokazał, że chleb, który On daje ludziom, wystarczy dla każdego i jeszcze zostanie. Tak, i Zbyszek jeszcze. W tym wierszu 9 dostrzegam troszkę inaczej, bo tak nie dostrzegam tej takiej ewangelizacji na zewnątrz, że wychodzili, ale dostrzegam coś innego. Doznaliśmy od Was czegoś szczególnego, mówiąc o tym przyjęciu, że niekiedy nie ma sposobności mówienia, ale jak ktoś przychodzi, możemy dać mu coś szczególnego. Gdy do nas ktoś przyjdzie, że nie będzie, co ty tu robisz? Nie, ktoś do nas przyszedł. Mamy coś, mamy siebie, mamy... To jest pierwsza rzecz, to nasze przyjęcie drugiego człowieka. Dwa,
Nawróciliście się od bożków do Boga. Coś się stało, coś w waszym życiu uległo zmianie, że oni jak przyjdą, to zobaczą, słuchajcie, czegoś brakuje, ale coś się stało, coś innego. I że to dostrzegą nawet na zasadzie tego, że zdobyli się na coś, co wcale nie jest łatwo porzucić. Pamiętacie historię, ale już nie chciałbym rozwijać, jak człowiekowi jest trudno porzucić swoje bożki. Jak Rachel z własnymi bożkami i mimo, że miała i ona, jak trudno się człowiek związać, z czym się... Oni tą decyzję podjęli. I to też Paweł chwali. Odwróciliście się i zobaczcie, kogo wybraliście. I to im przypomina jak żywego Boga. Tak, to już ostatnie myśli. Ja chciałbym powiedzieć, że naprawdę ta lekcja osobiście mnie zainspirowała do głębszego zbadania tego tematu. Co jest podstawą tej radości Pawła w ucisku? Bo te myśli, które tutaj podkreślaliśmy, te teksty, które czytaliśmy, Paweł naprawdę miałby powody do tego, aby siedzieć i biadolić i użalać się nad sobą. Miał wiele powodów do tego, wiele sytuacji i to nie była jego wina wcale. Tak. A mimo to Paweł się koncentrował na radości, na wdzięczności, uwielbiał Boga, cieszył się, głosił Ewangelię i nie miał zamiaru użalać się nad swoim losem. Tak. I dlatego naszym życzeniem, naszym celem, dzięki ofierze Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego, aby o nas i w Podkowie Leśnej, i nas tutaj zebranych można było tak powiedzieć, jak powiedziane było, że jesteście wzorem dla innych w Macedonii, w Achaii, wzorem w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, wzorem w wdzięczności za to, co Chrystus dla nas uczynił. I nawet radości wtedy, kiedy przychodzi nam na tym świecie cierpieć i znosić udręki, oczekiwać na ten wspaniały dzień, kiedy Jezus powróci. Podziękujmy Bogu za to. Drogi Zbawicielu, studiowaliśmy dzisiaj piękny temat. Nadal będziemy zastanawiać się nad tym, jak możemy doświadczać tego, czego doświadczał Paweł i wielu innych. To jest radość pomimo cierpienia. To jest radość w różnych okolicznościach, przeciwnościach losu. Panie, daj nam, abyśmy tą lekcją zostali zainspirowani do dalszych poszukiwań. Prosimy Ciebie o to i dziękujemy całym sercem za to, co mogliśmy dzisiaj słyszeć, to, nad czym mogliśmy dzisiaj rozważać. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział ze mną w tym studium, jak również i tym, którzy nas oglądali. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego, a będziemy mówili na temat apostolskiego przykładu. Serdecznie zapraszam.